Dobrze, dzień dobry Państwu. Czas biegnie, nie będę więcej przedłużał. Jest dosyć późno, tak czy inaczej jestem pełen podziwu dla wszystkich osób, które zostały na sali. O, na początek kilka historii, kilka zastrzeżeń przed moim wystąpieniem. Pierwsze bardzo ważne, jak przynajmniej przyszedłem rano na konferencję, to w zasadzie wszystkie wystąpienia odbywały się według tej samej formuły, czyli trzeba było się binarnie opowiedzieć po jednej ze stron. Opowiadam się niniejszym, nie jestem prawnikiem. To ważne i też oczywiście ważne dla tego, co będę dalej mówił, a ponieważ już wiedząc, jak wygląda harmonogram tej konferencji, przygotowując się, no pierwsze pytanie, co można powiedzieć po całym dniu dyskusji o prawie autorskim, w szczególności, kiedy nie jest się prawnikiem, a jednak prawo autorskie, nawet jeśli oczywiście reguluje życie każdego z nas. No i w moim przypadku to nie jest jakby mój podstawowy obszar działalności. To nie jest coś, czym zajmuję się zawodowo. Pomyślałem, że wprowadzę taką perspektywę dnia codziennego, czy zdroworozsądkową, ograniczającą się dodatkowo do tego obszaru, którym się zajmuję, czyli edukacji na wyższych uczelniach, czyli po prostu, mówiąc bardzo, bardzo prosty sposób, co studenci mają w głowach na temat prawa autorskiego. O, co oczywiście może się przerodzić tak w dywagację na temat współczesnej młodzieży, no ale żeby oprzeć się na badaniach zrobionych przez Centrum Cyfrowe, tak między innymi przez szanownego przedmówcę, o 91% respondentów, to było badanie realizowane na próbie internautów, na dużej reprezentatywnej próbie internautów, więc 9 na 10 internautów twierdzi, że swobodny dostęp do filmów, muzyki czy książek w internecie stał się istotnym elementem ich życia codziennego. I ja jako wykładowca akademicki zdecydowanie potwierdzam takie podejście. Swobodny dostęp, czyli regulowany w zasadzie tylko i wyłącznie kompetencjami osoby, która tych materiałów poszukuje. To jest jedyne, tak, jeśli rozmawia się ze studentami o tych właśnie moich tytułowych prezentacjach przygotowywanych na zajęcia, to jedyne problemy, przed jakimi oni stoją, to nie jest na ile to wypełnia to, co jest przepisy ustawy, tylko czy potrafiłem znaleźć, nie potrafiłem, skąd to kto mi to pokazał i co z tego wynika. To jakby ważna rzecz, do której jeszcze wrócę, że prawo autorskie, ustawa o prawie autorskim w tym myśleniu zupełnie się nie pojawia u studentów. Z drugiej strony mamy nas, wykładowców akademickich, no bo to oczywiście dwie strony tego równania. I z perspektywy znowu dnia codziennego, tak, czyli codziennie prowadzonych zajęć. Dla nas ważna jest nauka. Z prawa autorskiego w pierwszej kolejności bierzemy te wszystkie elementy, które oczywiście regulowane nie przez prawo, a przez metodologię nauk, które mówią nam, w jaki sposób należy cytować innych naukowców, tak, naszych kolegów, koleżanki, w jaki sposób możemy użyć ich dokonań, ich tekstów, czy wyników eksperymentów, czy zbiorów danych do naszej pracy. I to jest w zasadzie najważniejsza rzecz, którą też próbujemy przekazać studentom. Każdy naukowiec się oburzy natychmiast, jeśli zobaczy, nie wiem, fragment pracy magisterskiej, czy jakikolwiek artykuł, gdzie jest czyjaś myśl bez wyraźnego cudzysłowu, tak, bez przypisu bibliograficznego, który jednoznacznie nas odsyła do miejsca, z którego ten tekst jest pobrany. Ale, raz jeszcze, raczej mówimy, metodologia nauki, nauk tak różnych, nakazuje mi taki sposób postępowania, a nie ustawa o prawie autorskim. Kiedy wykładowcy czy ludzie nauki myślą o prawie autorskim, to oczywiście koncepcja otwartej nauki, która zyskuje coraz większą popularność, otwartego dostępu do zasobów, wymiany tych zasobów, w szczególności jeśli chodzi o wyniki eksperymentów, o zbiory danych w naukach społecznych, to jest bardzo ważne, także nie tylko chcemy już dzisiaj czytać dokonania innych naukowców, ale chcemy mieć możliwość, jeśli badania są finansowane z pieniędzy publicznych, chcemy mieć możliwość korzystania z danych, które oni zebrali, więc ta otwarta nauka jest szerzej pojmowana niż tylko po prostu upowszechnianie wiedzy. Z punktu widzenia wykładowcy bardzo ważna rzecz, czyli różnego rodzaju programy antyplagiatowe, dlatego że, tak, chociaż na tej konferencji to dziwnie zabrzmi, ja mogę powiedzieć, bo to załatwia wszystkie kwestie związane z prawem autorskim. Tak, ja wiem, że jako osoba, która ocenia pracę semestralną, w Collegium Civitas jest taki sposób działania, że każda praca semestralna jest sprawdzana jednym z programów antyplagiatowych i zupełnie jakby to jest wyparte z mojego myślenia.
przyszło do mnie z dziekanatu, znaczy zostało sprawdzone, znaczy ktoś postawił na tym stempel i nie muszę się obawiać w żaden sposób, że ktoś w jakiś nieuprawniony sposób używa, czy używanie swojego dzieła. Co oczywiście ma swoje dobre i złe strony, tak to dosyć jasne. Czasami, kiedy to studenci nie do końca we właściwy sposób cytują, w dobrej wersji rzecz jasna, czy w łagodnej wersji, to trafia do nas taki raport i wtedy musimy my się zastanowić, czy rzeczywiście to jest na przykład, a nie wiem, ktoś użył kursywy zamiast cudzysłowu i zły program nie rozpoznał, czy też rzeczywiście mamy do czynienia z naruszeniem praw autorskich. No i ostatnia rzecz, czyli dozwolony użytek z edukacji, no ale tu już skorzystam, oszczędzając na czasie, że przed chwilą usłyszeliśmy tak mini wykład na ten temat, no ale to jest oczywiście też rzecz, którą w głowie mamy, kiedy myślimy o prawie autorskim. No, podsumowując tę część, mamy z jednej strony studentów i to każdego dnia się potwierdza, którzy myślą, znaczy właśnie nie myślą, tak nie mają w swojej świadomości prawa autorskiego w ogóle, no i z drugiej strony wykładowców, którzy korzystają z tego, odnoszą się do prawa autorskiego w bardzo wąskim zakresie. A teraz chciałbym pokazać kilka ładnych obrazków po to, żeby zbudować tezę i pokazać ważną rzecz. Żaglowiec, tak? Piękny żaglowiec, jaki pewnie wielu z nas, kiedy myśli o Wyspach Szczęśliwych, ma w swojej wyobraźni, czy widzi pod oczyma. Taki obrazek, który jest bliski każdemu z nas, który każdy z nas wielokrotnie widział, tak? I właśnie na hasło żaglowiec mniej więcej coś takiego w swojej głowie uruchamiamy. Teraz z drugiej strony, tak, to rysunek techniczny opisujący w tym wypadku olinowanie i ożeglowanie tego żaglowca, coś co, jak sądzę, większość z nas widzi po raz pierwszy w swoim życiu. I oczywiście tak jak teraz na to patrzymy, tak, dopasowujemy, ten obrazek ma wiele wspólnego z tym, to jest ten sam jacht, ten sam statek, to są jego żagle, jego liny i tak dalej, i tak dalej. I jakby naciągana nie była ta metafora, ale naprawdę tak jest. Tak, to jest sytuacja, z jaką się spotykamy, kiedy myślimy, co studenci, co ludzie, tak, te elity narodu, które kształcimy, osoby, które już za chwilę będą miały wyższe wykształcenie, wiedzą, myślą, widzą na temat prawa autorskiego. Nie wiedzą, nie myślą i nie widzą. Tak, rzeczy się po prostu używa, tak jak kiedy na hasło żaglowiec wyobrażamy sobie raczej coś takiego. A rzecz jasna, tak, to o czym, czemu jest poświęcona ta konferencja, czyli mówienie o systemie prawa autorskiego, o bardzo złożonej rzeczywistości, takie niektóre bardzo ciekawe wystąpienia odnoszące się do kwestii szczegółowych, w sposób oczywisty regulują nasze życie, ale nijak się mają do świadomości członków naszego społeczeństwa, nas Polaków. Być może to banalne, tak, ale chcę o tym wyraźnie powiedzieć, bo przynajmniej w moim opinii to jest taka sfera naszego życia, gdzie tak, my socjolodzy powiemy, że każda norma prawna powinna mieć swoje uzasadnienie w normie społecznej. A to jest taki obszar naszego życia, pewnie prawnicy powiedzą inaczej, taki obszar naszego życia, gdzie normy społeczne i normy prawne są całkowicie rozdzielne. Całkowicie rozdzielne. Tak, to nie jest tak, że ludzie z zamysłem łamią przepisy dotyczące prędkości ruchu drogowego i jadą trochę szybciej niż prawo na tym pozwala, tylko to jest obszar, którego w swoim myśleniu w ogóle nie widzą. No i czym to może skutkować? Tak jak pokazywałem ten statek, to jest ładnie podpis nosi, pokazuje Royal Clipper, czyli dawny gwarek, statek zaprojektowany przez inżyniera Chwedorczuka, polskiego inżyniera, który zaprojektował go na wzór największego żaglowca na świecie, czyli Prusen, który na początku XX wieku był właśnie największy, najszybszy, pływał najdalej, a który skończył tragicznie po zderzeniu z małym, niepozornym statkiem o napędzie parowym, który był napęd parowy jeszcze na początku rozwoju i nijak te dwa wynalazki technologiczne, nie można ich było z sobą porównywać. Coś wielkiego, co trwało przez wieki, czego największym dokonaniem było zbudowanie tego żaglowca i mały, niepozorny statek, który powstał zupełnie niedawno. No i siłą rzeczy to jest element podsumowania tego, co mam do powiedzenia, czyli co my, wykładowcy akademiccy, w relacjach z studentami z prawa autorskiego mamy. Tak, z jednej strony ważne jest to, że to nie są ludzie, którzy w jakikolwiek, z pełną odpowiedzialnością za słowo to mówię, oczywiście generalizując w sposób nieuprawniony, w jakikolwiek sposób mają świadomość funkcjonowania prawa autorskiego. To raczej są te ładne obrazki, które można ściągać z internetu i wykorzystywać do,
do swoich potrzeb. Standardy naukowe, prawa autorskie to jest coś, co jest nam szczególnie bliskie, a podsumowując i wyrażając też swoją prywatną opinię i przeświadczenie, skutkiem tej nierównowagi między normą społeczną a normą prawną w moim osobistym przekonaniu może być, skutek może być dokładnie tylko, znaczy może być taki jak skutek zderzenia największego żaglowca świata z małym statkiem parowym, czyli zatonięcie tego, co przez wieki wydawało się niezatapialne. Dziękuję. Dziękuję bardzo.